Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w nowym dniu 1 maja, Święto Pracy. Skoro słyszycie mój głos, to wykonaliście już pracę, bo musieliście nacisnąć przycisk Play, Start na Waszych smartfonach czy też komputerach, aby wysłuchać dzisiejszego rozważania codziennika. Dzisiaj chcemy też zastanowić się chociaż przez chwilę nad sensem naszej pracy, sensem naszego powołania, naszej służby i naszych zaangażowań. Chcemy też Bogu podziękować za to wszystko, co od Niego otrzymujemy, za to wszystko, dzięki czemu możemy normalnie funkcjonować, normalnie żyć, utrzymywać nasze rodziny i kształcić nasze dzieci. A tak naprawdę powiedzmy sobie, że nieczęsto to robimy. Tak naprawdę przyznajmy się do tego, że bardzo często zapominamy w naszych modlitwach, aby Bogu za naszą pracę, za miejsce naszej pracy, za dochody, które osiągamy, podziękować. Bo wydaje nam się, że nasz wysiłek, nasza praca czy nasza służba z automatu powinny być nagradzane. Dlatego choć przez chwilę dziś próbujmy w naszych sercach wyrazić naszą wdzięczność Bogu za to, co od Niego każdego dnia otrzymujemy. A jest tego bardzo wiele. Począwszy od zdrowia, od szczęścia, od naszych rodzin, poprzez to, że mamy się w co ubrać, poprzez to, że mamy czym jeździć i gdzie mieszkać. O tym powinno nam przypominać Święto Pracy. O tym powinien nam przypominać właśnie taki dzień, aby wyłączeni od naszych zajęć i obowiązków, choć na chwilę przybliżyć się do Boga i Jemu za to wszystko podziękować. Posłuchajcie, co mówi dziś, może trochę przekornie, jak na dzisiejsze święto, Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wersetach 28, 29 i 31. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Pan Bóg mówi mi, jesteś moim. Nazwałem cię twoim imieniem. Odkupiłem cię, troszczę się o ciebie. Dlaczego więc ty zaprzątasz sobie głowę, tak wiele planujesz, tak bardzo dużo rozmyślasz nad tym, co można jeszcze zrobić, co można jeszcze wykonać? Ja się troszczę o ciebie. Zrozum to. Ja jestem twoim stwórcą i ja daję całe stworzenie pod twoje stopy. Dziś otwórz swoje oczy. Podziękuj Bogu za to, bo On jest Bogiem, który cię nie opuści, który cię nie zostawi i który nawet w twoim największym zatroskaniu wie, czego ci brakuje i co ma tobie dać. Dlatego otwierając ten nowy dzień, otwierając kartę nowego miesiąca, połączmy się w naszej modlitwie i Bogu za wszystko podziękujmy. Panie dobry nasz Stworzycielu, ty jesteś dawcą wszystkich darów, które otrzymujemy. Ty też nas uzdalniasz do różnej pracy i do naszej służby, do naszych zaangażowań i sprawiasz, że dzięki temu możemy zarabiać pieniądze. Chcemy ci dziękować za miejsca naszych pracy, za miejsca naszych zakładów pracy. Chcemy ci dziękować za to, że mamy co jeść, mamy się w co ubrać. I chcemy ci podziękować za twoją troskę o każdą i każdego z nas. Ty nikogo z nas nie pozostawiłeś samemu sobie. Ty wciąż wyciągasz dłoń i karmisz nas swoim chlebem i swoim słowem. Przyjmij nasze dziękczynienie i uwielbienie. Powierzamy, Panie, też tobie, szczególnie w tym czasie, tych, którzy martwią się o swoje miejsca pracy lub którzy je utracili. Spraw, Panie, aby pełni nadziei potrafili poszukiwać, pełni nadziei potrafili angażować się w pracę w tych miejscach, do których ich poślesz. Panie, oto jestem, poślij mnie. Wykonaj pracę, która przyniesie pożytek dla innych ludzi. Amen.